Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem was zaprosić do kolejnego materiału z serii Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Dobrze moi drodzy, jesteśmy na wyjściu w Afterlife i w poprzednim materiale, oczywiście jak to ja, zapomniałem zeskanować kartę Tarota, która w zasadzie była bardzo blisko, a której po prostu nie zauważyłem. Przy okazji, jeżeli ten materiał ci się spodobał, no to koniecznie zostaw łapkę w górę, ewentualna subskrypcja, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. No i dobra, mamy przed sobą właśnie tą kartę Tarota i sobie ją zeskanujemy. Proszę bardzo, mamy już kolejne, Cesarzowa. Przejdziemy sobie do kolekcji i proszę bardzo, to karta silnej kobiecości i macierzyństwa. Cesarzowa jest władcza i spełniona. Łączy w sobie majestat i zmysłowość. To wielkie arkanum symbolizuje kreatywność i wzrost. Podpowiada, by słuchać intuicji i nie lekceważyć podświadomości. Moi drodzy, oto jest właśnie ta karta Tarota. Szczerze mówiąc, to jest akurat, wydaje mi się, proste odniesienie do Rogue, która no po prostu pasuje jak ulał. Księga zaklęć, śledź zadanie, proszę bardzo. Rozmawiaj z Nixem. No proszę, mam dla ciebie robotę. Wpadnij, jakbyś miał chwilę. Dobra, zobaczymy, co możemy tutaj teraz zrobić. I mamy, no właśnie, Księga zaklęć, to może być dosyć dziwne. Wędrówka głupca, no to akurat to są te arkany Tarota. Rekompensata, tutaj dobiera Delamaina, w sumie też można by wykonać. Ale zanim to zrobimy, wydaje mi się, że wypadałoby dokończyć tutaj te zadania poboczne właśnie w tej dzielnicy. A przynajmniej wszystkie, które tutaj zostały. Dużo ich tu jakoś za bardzo nie ma. Oczywiście wykonamy pewnie dwa zadania, góra trzy. I wówczas ruszymy na jakieś zadanie główne. I najbliższe, jak mi się wydaje tutaj, to chociażby odzyskanie własności. Kolejne zadanie, takie poboczne, taki niezbyt skomplikowany kontrakt, dzięki czemu znowu zarobimy nieco pieniędzy, bo jeżeli pamiętacie, moi drodzy, z poprzedniego materiału, to wiecie, że 15 tysięcy euro dolarów przeznaczyłem na informacje od Rogue. Czy słusznie, czy nie, to się okaże w przyszłości. Niemniej wydaje mi się, że to dosyć istotne, bo otworzyliśmy sobie, moi drodzy, drogę do kolejnego jakby rozdziału, tak? Tylko, tak, próbuję przyzwać swój motocykl, ale jakoś średnio mi to wychodzi. Prawdopodobnie mamy 1800 metrów do pojazdu, czyli całkiem sporo. Postarajmy się dotrzeć do, czy do niego, to może nie wiem, ale może na jakieś autko, wiecie, które pozwoliłyby nam szybciej tam dotrzeć. Bo coś czuję, że to autko po prostu gdzieś indziej się pojawiło i tyle z tego było. Więc może postaramy się tak przebiec, jakoś bardzo daleko nie ma. Tylko czemu ten mój motocykl tak daleko się pojawił? No ciężko powiedzieć, bo pamiętajmy, że są tu takie strefy, gdzie pojazdem dotrzeć nie możemy. I prawdopodobnie on pojawił się gdzieś najbliżej, jak tylko mógł. Ale że wyszło jak wyszło, no to sami widzieliście skutek tego. No dobra. Aha, dobra. No to mamy już pierwszą zabawę, już na początku. Dobra, jednego z głowy. Uszkodzenie broni. No dobra, może przeżyjemy. Dobra, pięknie. Rozwalmy ich, bo tutaj ewentualnie na pewno chcieli napaść na kogoś. A po co? Zresztą, sami widzieliście, napadli na mnie pierwsi. Dobra, standardowo czyścimy wszystko, co tylko się da. Z zwłok. Kto wie, może znajdziemy coś ciekawego. Dobra, udało się. Oczywiście się wyleczymy. Dobra, załatwmy jeszcze tego, pięknie, a w zasadzie tą, bo tylko ona została. No i dobra, mamy z głowy, oho, Regina Jones. Kumpel prosi o przysługę, trzeba odzyskać oko, które przegrał w karty. Znaczy, szczep. To powinna być prosta, przyjemna robota. Piszesz się na to? Szczegóły w załączniku. No i dobra, proszę bardzo, trzeba odzyskać przedmiot. Proszę bardzo, mamy tutaj opis.
Dzwonił do mnie mój kumpel ze starych dobrych czasów, Jacob Lamb, reżyser, a raczej były reżyser, bo po tym jak Bushido X przyniosło miliardy strat, facet nie zrobił już żadnego filmu. Jacob żyje z tego, co wygra w pokera. Jakiś czas próbował szczęście w nielegalnym kasynie Tigersów na tyłach restauracji Kaszu Hunten. Nie szło mu, ale zamiast odejść od stolika, czekał aż się odkuje. Najpierw spłukał się z kasy, potem przegrał zegarek, obrączkę, a na końcu nawet cyberoko. Jacob chciałby odzyskać swój wszep. Przesyłam ci koordynaty kasyna, w którym go przegrał. Z tego co wiem, oko ciągle z wokalu. Jak to załatwisz, to już twoja sprawa. No i to jest tylko kwestia, to jest tylko porada, żeby nie bawić się w tego typu kasyna, bo to zazwyczaj zawsze, ale to zawsze kończy się tak jak się kończy. Przy okazji nowy przedmiot mamy, specjalny zestaw ubrań i mamy tutaj utylitarny kombinezon Arasaki. Jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, nic specjalnego, jeśli mam być szczery, wolę tego nie nosić, także ściągamy to. Tak zdecydowanie lepiej wyglądamy. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Nowe buty, ale są słabsze. I w sumie chyba nic więcej. Mamy również bronie, ale to są, wiecie, takie szajsy, jak to się tutaj można nazwać. Rozmontujemy część z nich, bo po co nam one? Tylko takie bardziej pospolite, nie? Bo te lepsze, kto wie, możemy sobie zostawić, ale te słabsze możemy sobie po prostu skasować. No i dobra, wchodzimy. Wiecie co, a może spróbujemy na razie przynajmniej tak na spokojnie spróbować. Tylko gdzie to oko może się znajdować, moi drodzy? Prawdopodobnie, jak to zwykle bywa, za zamkniętymi drzwiami. Oni są... Może tak, naruszenia protokołu najpierw. E9 i IC. Pięknie. Koszt w punktach pamięci minus 1. Prosta sprawa. Co mogę zamówić? A co? Czytać mamusia nie nauczyła? Wszystko jest w menu. O tu. W menu. Nic specjalnego. Może sprzedamy kilka broni, chociaż ewentualnie może ubrań jakichś takich naprawdę niepotrzebnych, jak na przykład te buty, jak na przykład te okulary, ten kapelusz, ten utylitarny kombinezon niepotrzebny. W sumie ten badarze też niepotrzebne, po co mi one? No dobra. Zawsze trochę człowiek zarobi. Zobaczymy, czy możemy tu wejść bez... Tak, jest. Wiedziałem, że to nie może być takie proste. Tak, wszystko po cichu, wszystko spokojnie, prawda? Mieliśmy wejść na spokojnie, nie? Ale... Dobra, zgłoszono wykroczenie, ale szczerze mówiąc raczej nie będzie to wielkim problemem. Dobra. Kurczę, twarda, bardzo twarda kobietka. Oho. Dobra, pięknie. Co my tutaj mamy? Podłączymy się oczywiście. No i dobra, 1C... BD i IC tutaj. Tak. W ten sposób. W ten i... No i nic więcej, niestety. Dobra. Oczywiście zbieramy wszystko. Wszystko, co się tylko da. I odzyskajmy przedmiot. Dobra, i możemy... Dzięki sile otworzyć to. I mamy, zobaczcie, jest oko. Broń biała. Nowy atut. Nie, nie mamy nowego. Mimo że było napisane, że mamy. Możemy się podłączyć też. Zawsze dodatkowe tutaj ewentualne nowe komponenty i ewentualne kasa. E9, BD. Dobra, E9. Dobra, mamy to. Mamy to. No, nie wszystko, ale większość mamy. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Zaraz zobaczymy. Oczywiście zbieramy wszystko, co nie zostało przybite do podłogi.
Także to była dosyć naprawdę krótkie zadanie, dosyć przyjemne, zresztą jak było widać. Mamy również nowy przedmiot, ale nie można go chyba ulepszyć. Nie, nie można, niestety. Więc wracamy tutaj do tego, który już mieliśmy. Tak. Czy dokładnie o to chodziło klientowi, to nie wiem, ale jedno jest pewne. Jedno jest pewne. Przedmiot odzyskany. To, że przy okazji zrobiliśmy masakrę, to już inna bajka. Oczywiście chowamy teraz broń, bo po co? O! Zawieź wszczep do skrytki Fixera. Ciekawe, czy teraz jakbym przyzwał swój motocykl, to czy bym po prostu... czy on by po prostu trafił, ale na razie sprawdzać nie chcę. Zdeponuj przedmiot fabularny. Proszę bardzo. Zgrany do nitki. Przy okazji tutaj z tego co widziałem jest ten samochód, który... Oho! Jacob dostał swoje oko, więc zamykam kontrakt. Ale Vi, oboje wiemy, że to nie była profesjonalna robota. Może następnym razem postaraj się bardziej, Kontrakt zamknięty, dzięki. Czy profesjonalna? No może i faktycznie nie za bardzo, no bo jakby nie patrzeć, żeśmy tam wpadli po prostu na pełnej. I tyle z tego było. No i tak nie za dużo pieniędzy nam wpadło. Ciekawe, czy to jest zależy właśnie od wykonanej pracy, tak? Że wtedy mamy większe wynagrodzenie, czy nie. Dobra. Wsiadamy sobie do autka. Zresztą chętnie takie autko sobie przytulę, jeżeli będę miał możliwość. I teraz tak. Co mamy tutaj dalej w pobliżu? W pobliżu mamy sabotaż. I też możemy sobie tam przejechać. I sprawdzić to zadanie. Dobrze, moi drodzy, jesteś już bardzo blisko. Także zobaczymy, co tam należy zrobić. No mamy niby w opisie sabotaż, czyli coś mamy zniszczyć, tak? Coś mamy, czymś mamy przeszkodzić. Jestem ciekawy tylko w czym konkretnie. Oho, strefa wroga. Dobra, zobaczymy jak... Już dzwoni Regina Jones. Fixer z ZSRR przyleciał do Night City. Mój klient chce bliżej poznać naszego niespodziewanego gościa. Jedź do portu w Kabuki i zamontuj lokalizator GPS w aucie tego Sowiety. To auto, które nasz radziecki towarzysz specjalnie sobie tutaj sprowadził. Szczegóły w załączniku. No proszę, radziecki Fixer. Dobra, mamy kolejną wiadomość. I Michał Akułow pojawił się w Night City i wywołał dużo zamieszania. To jeden z stopowych radzieckich Fixerów. Na razie udaje, że przyjechał do Kabuki zrobić jakiś mały deal. W taką przykrywkę łatwiej byłoby uwierzyć, gdyby nasz gość nie reprezentował interesów kaluzyńskiego ZSRR. Nie ma co się oszukiwać. Akułow nie przyjechał tu grać na niskich stawkach. O co dokładnie toczy się gra? Co Akułow robi w Night City? Odpowiedzi na te pytania chce poznać mój klient. Interesuje go każdy krok Akułowa w naszym mieście, dlatego pojedziesz do portu w Kabuki i zamontujesz lokalizator GPS w samochodzie radzieckiego Fixera. Zrób to po cichu. No w sumie racja, no tutaj jakby nie ma sensu bawić się w totalnego anihilatora. Więc zobaczymy, czy da się jakoś, wiecie, przejść tutaj. O właśnie. Tylko może teraz sobie zapiszemy na wszelki wypadek. I sprawdźmy, czy da radę jakoś to po cichu zrobić. Na pewno da. BD55, dobra, zobaczymy. Pięknie. Pięknie i... No i nie dało rady. Niestety wszystkie kamery są dalej włączone. Ale kamerę będziemy mogli wyłączyć. Osobno, przynajmniej tak mi się wydaje, że będziemy mogli wyłączyć to osobno. Ujawnienie interfejsów, właśnie. No, piękna sprawa. Co my tu mamy? Uszkodzenie broni, zwarcie, a to jest Android RMK2. Oho, kamera. I... Możemy ją wyłączyć. Spróbujemy się jakoś przedrzeć po cichu. No nie będzie to proste zadanie, bo nie słynę z cichych rozwiązań, aczkolwiek no w sumie warto spróbować. Pytanie tylko podstawowe, gdzie to auto tego radzieckiego Fixera się znajduje. Oho. Dobra, przeszedł. Mamy kolejną kamerę tutaj w pobliżu. I właśnie, mamy zadanie, pozostań niezauważony. To byłoby piękne,
Gdyby tak się stało. A, czy gdzieś to jest kamera? Zaraz, ujawnienie interfejsów. Aha, dobra. Tu chyba mamy kamerę, więc fajnie byłoby ją przejąć i oho. Oho. A tu jest kamera, dobra. Bierzemy go. Tym razem obezwładnimy. Tak, na dla odmiany, bo zawsze zabijaliśmy, a teraz możemy po prostu obezwładnić. Dobra, fajnie, bierzemy wszystko, co się da. On tu zostanie, bo raczej nikt go nie powinien tutaj znaleźć. Chyba, że na wszelki wypadek, żeby nic się nie stało. O, właśnie, pięknie. Gdzie to autko może się znajdować? Oho. Mamy tam kogoś. To jest snajper. Dobra, ujawnienie interfejsów. Zobaczymy sobie jak. No, trochę tu osób jest, nie można powiedzieć. Dobra, nikt nas nie widzi. Nikt nas nie widzi. Przynajmniej na... Oho, chyba jest to autko. Zobaczcie. Tak jest. Michaiła Akulowa. Informacja. Kosztuje więcej niż życiowe zarobki przeciętnego mieszkańca Night City. 52 razy więcej. Fajnie byłoby go jakoś, wiecie, unieszkodliwić. Ewentualnie jakoś go stamtąd... Dobra, ja na wszelki wypadek zapiszę sobie, żebym tego nie popsuł. A, zauważył, widzicie? Chyba, że... O, dobra. Dobra, naruszenie protokołu. Dobra, chwytamy go. Obezwładniamy tutaj. Już myślałem, że to do mnie było. Nie wiem, czy słyszeliście, że recept góry i tak dalej. O, dobra, bierzemy wszystko i mamy coś nowego. Przyjrzyjmy się. Mamy tutaj... No proszę. I to sobie bierzemy. Jest lepsze. Mamy nową też czapkę. Znaczy głowę. Znaczy głowę. Nowe nakrycie głowy. Dobra. Nowe spodnie, które są słabsze i buty, które są lepsze. No i dobra. Kurczę, no. On akurat jest odkręcony w moją stronę. Dobra, najważniejsze, że udało się odkryć, gdzie jest ten samochód, tylko... A, jest, dobra. Zamontuj urządzenie. I teraz trzeba opuścić teren doków. Tak, żebyśmy mogli to jednak zrobić po cichu. Skoro udało się zamontować to... Oho. O nie. Zaraz, kamera. Naruszenie protokołu. 1C. A. Weźmiemy to. To i... I tu nic. Ale dobra, przynajmniej kamery są wyłączone. Pięknie. I już nam nie będą zagrażać. Także trzeba stąd jak najszybciej uciec. Tylko pytanie jak? Czy tą samą trasą? Czy może jest jakaś inna? Może jest jakaś inna. Dobrze by było. Oho. Tylko ja jakby teoretycznie cały czas jestem niezauważony, więc nawet jak ciało odkryją, to nie powinni mnie z tym powiązać. Trzeba zachować czujność. Gdzieś tu jest. Gdzieś jestem, masz rację. Ujawnienie interfejsu, zobaczymy gdzie... Aha, mamy tu trzech. Kurczę, no. Lipa. A... Znieść blokadę, zdalna dezaktywacja. Nie masz gdzie uciec. Wyłaź! A tutaj co możemy zrobić? Odwróć uwagę przeciwników. Kurczę, no akurat przy samym wyjściu stoją. Bo ja tam wszedłem, można powiedzieć, troszeczkę z innej strony. Ciekawe, czy tą samą stroną będę mógł i zauważył mnie, czy nie. Zabezpieczam teren.
Dobra, nie zauważyli mnie jakimś cudem. Nie pytajcie jak. Przeszedłem dosłownie przez... no, plac. Już chciałem powiedzieć czerwony, ale... no nie w tym przypadku. Przydałoby się, wiecie co? Te wszczepy, które pozwalają wysoko skakać. Ale może... aj, no nie, no nie. No nie da rady. Kurczę, ale lipa się zrobiła, bo... skończysz w dziurze w ziemi! Stoją nam na drodze. I teraz, żeby ich się pozbyć... no to trzeba użyć siły, a tego wolałbym uniknąć, bo już w zasadzie praktycznie udało nam się zrobić to całe zadanie po cichu. Trzeba zachować czujność. Gdzieś tu jest. Byłyby jaja, gdybyśmy udało nam się w ten sposób. Udało się stąd wyjść. Dobra, a może? Nie masz gdzie uciec. Wyłaź! Ja cię kręcę, nie sądziłem, że to się uda. Znaczy w sumie jeszcze się nie udało, bo teoretycznie jeszcze nadal jesteśmy na terenie tutaj doków, ale... no, moi drodzy, udało się. Udało się, kto by się spodziewał. Pięknie. Po cichutku i skutecznie, jak w filmach. Tylko u nas stawki są nieco niższe. Ale nie można mieć wszystkiego, prawda? Zamykam kontrakt. Cieszy mnie to bardzo, udało się. Najważniejsze, 1200, niby nie dużo, ale zawsze. I teraz, mam nadzieję, że teraz ten nasz motocykl trafi do nas. 30, jest, dobra. Po cichu i bez żadnej wpadki. O to właśnie chodziło w tej robocie, dzięki V. Mały bonus czeka na ciebie w skrytce, odbierz go w wolnej chwili. I oczywiście odbierzemy sobie to, bo dlaczego nie? Swoją drogą dziwnie ten hełm wygląda z resztą tego stroju. No ale... może później da się załatwić jakiś tutaj taki cały zestaw, dzięki któremu i będziemy dobrze wyglądać i mieli naprawdę dobre statystyki. Zobaczymy, jako tu nagrodę dostaniemy. Dostaniemy w ramach wykonania tego zadania po cichu. Aż jestem ciekawy i... odbierz nagrody. I dostaliśmy co? Pytanie, co dostaliśmy, moi drodzy? Aha, no w sumie nie wiem, co dostałem. No chyba, że weźmiemy ekwipunek. Możliwe, że to mogła być broń. Możliwe, ale nie wiem. Dobra, może tutaj sobie jeszcze rozmontujemy kilka takich pospolitych pukawek. Chociażby nawet i tą broń, ta broń niepotrzebna. Niepotrzebny jest również to, ani ta strzelba. Może uda nam się ulepszyć nieco nasz karabin. Niestety nie. Brakuje epickie komponenty do wytwarzania przedmiotów. Jestem ciekawy, gdzie to mogę zdobyć. To byłoby dość piękne, gdyby się to udało. No dobra, ale teraz... no właśnie, co? Możemy się spotkać z Takemurą. W sumie mamy stosunkowo blisko. Trochę tam kaski wpadło, także już nie jesteśmy tacy biedni, jak byliśmy. Jednak, że tak powiem, informacje od Rogue są dosyć drogie. Przy okazji, czy mamy jakoś tutaj... nie, nie mamy. Teraz myślę, że dam w opanowanie i już będziemy mieć no, całkiem nieźle rozwiniętą postać. Aczkolwiek dosyć szeroko uzdolnioną. Zaraz. Okej, okay, dobra. Tutaj myślałem, że pokazuje nam inną trasę. Mamy niedaleko, 220 metrów. Wiecie, jeżeli będą to takie odległości naprawdę spore, tak do kilometra, nie? Albo... tak do 800 metrów, to będę robił cięcia. Jakby to takie krótkie, to nie wydaje mi się, żeby to miało sens, no bo to jest po prostu trochę głupie. Tym bardziej, że dzięki podróżom można zauważyć, jak Night City wygląda, a wygląda wam, powiem szczerze, naprawdę interesująco, a my cały czas, moi drodzy, operujemy tylko i wyłącznie wokół praktycznie jednej dzielnicy. Przynajmniej na razie. A pamiętajmy, że oprócz... brawo ja. Że oprócz tych dzielnic, które tutaj mamy, no to mamy jeszcze przedmieścia. Przedmieścia Night City, które mogą być jeszcze inne. Także no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W dużym skrócie, moi drodzy, po prostu mniejsze odległości nie będą przerywane, a większe będę robił cięcia, chyba że byście chcieli, żebym tego nie robił. Bo zdaję sobie sprawę, że to może być dla kogoś bardzo interesujące, tak, zobaczyć co i jak. Dobra. Porozmawiamy sobie teraz z Takemurą, moi drodzy. Jestem ciekawy, co on tam znalazł.
Tylko to chyba było w określonych godzinach, a trzeba przyjść, jeżeli dobrze pamiętam. Usiądź na barierce i poczekaj na taką murę. Dobrze, twórcy dali taką możliwość, bo my oczywiście możemy poczekać. Jest w menu właśnie taka opcja na to. Dobrze cię widzieć, Bill. Trochę odludne miejsce wybrałeś. W sam raz na spotkanie takie jak to. Kiepsko wyglądasz. Co ci się stało? Kiepsko wyglądasz. Tak wygląda człowiek ograbiony ze wszczepów pieniędzy i godności. Przynajmniej dobrze wtapiam się w miasto. Gdzie ten twój kumpel? Oda? Za chwilę powinien się zjawić. Powiesz mi wreszcie, co to za jeden? To ochroniarz Hanako Sami. Hanako Arasaki? Mówimy o córce samego Saburo? Tej z lotniskowcem w zatoce? Mhm. Jeśli nam uwierzy, umówi nam z nią spotkanie. Dobra, i to może być bardzo interesujące. Mam tylko nadzieję, że nie przywiązuje dużej wagi do procedur. Jakich procedur? Może u was w Japonii to wygląda inaczej, ale wiesz, jak działaliśmy w Night City? Kiedy wywiad namierzył kogoś podejrzanego o zdradę, wysyłał dwa oddziały szturmowe ze wsparciem z powietrza. Rozumiem, do czego zmierzasz. Wiesz, co myślę? Jeśli Oda ma nieczyste zamiary, nie będzie potrzebować oddziałów szturmowych. Ani wsparcia z powietrza. Niestety. I to mnie miało pocieszyć. Obserwuj niebo, jeśli to poprawi ci humor. Pamiętajmy, że nasz bohater działał w kontrwywiadzie Arasaki, także co nieco wie o tym. To dobrze. Przynajmniej go widzimy. Ciekawa limuzynka. A właśnie, myślę, że warto byłoby w końcu odwiedzić Delamaina. O co chodziło, bo jeżeli pamiętacie, on potrącił nasze auto. I to było dosyć niespotykane, bo to sztuczna inteligencja i zazwyczaj był bardzo kulturalny, przyjemny, a teraz takie coś, no, dosyć niespotykane. No dobra, sprawdźmy, kto to jest. Oda. Ochroniarz tutaj córki Saburo. Takemura-san. Oda. To on? Twój złodziej? Mój świadek. Tak, to wi. Potrafię mówić. Więc mów. Podobno coś wiesz. No dobra. A co ci się nie spodoba? Chcę gwarancji bezpieczeństwa. Chcę gwarancji bezpieczeństwa. Masz ją. Możesz mu wierzyć. No dobrze. Tamtego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Na początku wyglądało to jak zwykła kłótnia. Ale nagle Yorinobu rzucił się na ojca i zaczął go dusić. Ani słowa więcej. Sprowadzisz na siebie wyrok śmierci. To prawda. Hanako sama musi go poznać. Jestem zajęty myśleniem, jak zapewnić jej bezpieczeństwo w tym mieście. Co może jej grozić? Teraz? Nic. Podczas parady na cześć Saburo-samy. Wszystko. Przyprowadzam ci naocznego świadka jego śmierci. A ciebie zajmuje pierdolona parada? Zgadza się. W przeciwieństwie nie. Do ciebie dopełniam swoich obowiązków. Nie możesz tak tego zostawić. Przecież nie możesz tak tego zostawić. Jedyne, czego żałuję, to to, że zgodziłem się na to spotkanie. Jest nagroda za twoją głowę. Już wyświadczam ci przysługę niedostarczania. Przepraszam, że się wtrącam, ale długo jeszcze... Już wyświadczam ci przysługę, nie dostarczając jej na biurko Yorinobu-samy. Co ty byś zrobił na moim miejscu? Dostarczyłbym twoją głowę na biurko Yorinobu. W takim razie masz... Jesteś żołnierzem Arasaki, to twój obowiązek. Nie możesz Oda, tego zrobić. Jesteś żołnierzem Arasaki. My ciebie nie prosimy, tylko przypominamy o twoim obowiązku wobec zwierzchników. I kto to mówi? Złodziej. Nie zawsze tak było. A ten tutaj nie zawsze wyglądał jak lump. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszam. Na dnie jest dużo miejsca. Nie chcesz?
to rób, co do ciebie należy. I powiedz Hanako prawdę. Chyba dałeś mu do... Wiecie co? Cieszę się, że wybrałem drogę korpa. O, szkoda tylko, że to nie zadziała. Dlaczego? Sam widziałeś. To perfekcjonista. Za bardzo boi się błędu. I bardzo kurwa dobrze. Jeden przełom Zarazaki przy pełności wystarczy. A... No cóż, przynajmniej spróbowaliśmy. I chyba coś osiągnęliśmy. Tak? Jak to? To co Oda powiem, że po paradzie wracają do Tokio. Nie rozumiesz, parada. To może być nasza szansa. Gdyby udało nam się jakoś zbliżyć do Hanako-samy. Ale najpierw trzeba będzie zrobić rekonesans. Będziemy potrzebować dokładnych planów Japantown. Poczekaj. Masz tu znajomości. Może jakiś fikser mógłby nam pomóc. Nie rozpędzę się tak. Nie dość, że najpierw mieliśmy krzywą akcję z Yurinobu, to teraz mamy z Hanaką. Poczekaj, nie rozpędzaj się tak. Mówisz o tym, jakby to było takie proste. A sam twierdziłeś, że Hanako jest jedną z najpilniej strzeżonych osób w Night City. To prawda. Proszę tylko, żebyś skontaktował nas z lokalnym fikserem. Jest taka fikserka. Wakako Okada. Prowadzi salon pachinko przy Jig Jig Japantown. Powinniśmy jej złożyć wizytę. Zabierasz się ze mną? W sumie możemy. W porządku. Jakieś zadania główne na pewno nam pomogą. Trochę ruszą fabułę, bo zdaję sobie sprawę, że no mimo wszystko zadania poboczne nie są aż tak emocjonujące, ale również bardzo potrzebne. Szkoda, że nie mieliśmy jednak tego opanowania na poziomie 6. GG Street? Co to za nazwa? Nazwa z Night City. Zaczynam myśleć, że robisz mnie w chuja. Wiesz może, co dzieje się w Arasace? Tylko tyle, ile da się wywnioskować z wiadomości w telewizji. Yorinobu i jego marionetki strzeżą się do kamer i zapewniają, że wszystko jest w porządku. Ale wiesz co? Im szerszy uśmiech, tym bardziej fałszywy. Coś w tym jest. Przy okazji, ciekawe, jak on się dowiedział o śmierci Yorinobu. Wszystko u ciebie w porządku. W sensie, że zabił go... Wróć. Saburo. Że Yorinobu zabił Saburo. A stąd, że mamy wspólne interesy. Zapomniałeś? Oczywiście, że nie. To dobrze. W Night City łatwo zarobić kulę, a ja potrzebuję cię żywego. Dlatego pytam. No to już wiesz, że żyję. To o siebie powinieneś się martwić. Możemy pominąć podróż, ale ciekawe, czy będzie jakaś rozmowa. Nie chciałbym tego przegapić. Także jeszcze chwilę poczekamy. Jeżeli faktycznie... Faktycznie nie ma żadnych tutaj rozmów, to możemy pominąć to. Dobra, pominiemy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No i dobra, jesteśmy już na miejscu. Takemura, szybciej, no szybciej, człowieku. Faktycznie. Jig Jig Street. Co słychać Night City? Z tej strony Stanley. No i dobra, idziemy sobie do naszej znajomej pani Wakako, jeżeli pamiętacie. Nawet udało nam się bodajże 2 odcinki temu odzyskać, a w zasadzie zabrać nasze im pieniądze za pierwszą robotę jeszcze z Jackiem. Mam coś, co cię nakręci na całe godziny. Raczej wątpię. Dobra, tobie do pani Wakako. Hmm,
Halo, halo. Jestem już u pani Wakako. Aha, trzeba było poczekać na takie murę. Okej, okay, dobra. Rok, to jakieś nieporozumienie. Nie wiem, kto obrobił twoich ludzi, ale nie byli to Tigersi. Moi chłopcy znają zasadę. A teraz przepraszam. Mam gości. Wi, dobrze cię widzieć. A kim jest twój uroczy przyjaciel? Pracujemy nad czymś razem, to wszystko. Takemura Goro desu. Okada-san, owai dekite kouhei desu. No proszę. Gentleman. Szkoda, że poszukiwany przez wszystkie służby Arasaki. A ty, Vi, przyprowadzasz go prosto tutaj. Podaj mi jeden powód, dla którego nie zadzwonię teraz do odpowiednich ludzi. Nie zaryzykujesz. Mogą cię z nami powiązać. Ostrożność. Ostrożność. Najbardziej poszukiwany Japończyk świata ukrywa się w Night City, a ty nie masz z tym nic wspólnego? Daj spokój. Znam ich sposób myślenia. Powiążą cię z nami szybciej niż dopalisz papierosa. Mów czego chcecie, tylko pamiętaj, że wciąż mam telefon pod ręką. Potrzebne nam informacje. Potrzebne nam informacje na temat parady w Japantown. Czyli chodzi o Arasakę. Znów. Nie rozumiem tylko, dlaczego przychodzisz z tym do mnie. Dexter Deshon nie odbiera? Dobra, może nie będziemy już tutaj gnoić tutaj takie mury. Parada na cześć Sabura Arasaki? Na pewno się do tego przygotowujesz. Żałoby nosić nie będę. I ma nanty. Ale reszta się zgadza. Wszystko jest na drzazgach. Ile to będzie kosztować? Ja jestem spłukany. Widzę. Dostaję ci je gratis. Okada-san. Najwięcej kosztują rzeczy otrzymane za darmo. Bierzecie czy nie? Na pewno za darmo? Za darmo? Mam swoje powody. I cierpliwość na wykończeniu. No dobra, bierzemy. Pamiętajcie, w tym świecie nie ma nic za darmo. Na czas parady cały ten obszar zostanie wyłączony z ruchu. Główny punkt programu? Pokaz platform Dashi. Przelecą tędy, wysoko, ponad ulicami. Wzdłuż całej trasy jest sporo balkonów, pomostów i punktów zapewniających dobrą widoczność. Hanako Arasaka będzie gościem honorowym. Wygłosi przemówienie z największej platformy, a zrobi to dokładnie w tym miejscu. Niewiele wiemy o ochronie, ale po ostatnich wydarzeniach Hanako będzie świetnie strzeżona. Podczas poprzedniej parady rozmieścili swoich tajniaków w tłumie. Mieli też kilku wyborowych snajperów i drony. I co najmniej jednego netrunnera, gdyby wam było mało atrakcji. Do obserwacji terenu wykorzystają miejski monitoring. Punkt dostępu znajduje się w tej starej, zautomatyzowanej sterowni. Przydatna sprawa, gdyby nie ktoś do tego zdania. Po wszystkim platformy opuszczą Japantown, a my jak co roku zostaniemy z górami śmieci, których nikt nie posprząta. To wszystko, co mam. To? I tak dużo. Teraz powinniście stąd iść. Dzięki. Dziękujemy, Okada-san. Dobra, tak naprawdę jej gościnność, można powiedzieć, została no, nadszerpnięta. Pamiętajmy, co się stało z Dexterem. Pamiętajmy, że Takemura dostał porządny, można powiedzieć, opieprz od Rogue, żeby do niego się nie zbliżała. Te dane to naprawdę może być użyteczne. Ale spróbuję się jeszcze czegoś dowiedzieć na własną rękę. Trochę się tutaj pokręcę, przedzwonię w parę miejsc. Dam ci znać, jak tylko wypłynie coś nowego. Tylko się nie wychylaj. Zaczynasz być lokalną gwiazdą. Choćbym nie wiem, jak się starał, ciebie raczej nie przebije. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Takemura. No i dobra, moi drodzy, myślę, że w tym miejscu mógłbym zakończyć to ten odcinek, także bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało.
No i oczywiście zapraszam do następnego odcinka, gdzie jak widzicie, no... Wybaczcie, jakieś dziwne skojarzenia. Ja naprawdę wiele potrafię zrozumieć, ale tutaj raz bardzo dziękuję i widzimy się w następnym materiale.